Hej, cześć, witajcie, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z GTA Vice City. Dzisiaj rozegramy sobie kilka misji bez wody. Pierwszą misją będzie Czas Apokalipsy 86. What kind of incompetent fool are you? Fool! Tutaj po prostu możemy zaobserwować, jak człowiek, który skacze z mostu, po prostu zamiast skoczyć do wody, przenika przez tekstury. W kolejnej misji najszybszej łodzi. Po prostu wsiadamy do naszej łodzi, którą musimy ukraść dla Diaza. Jednakże no bez wody ciężko wyjechać, więc próbowałem się przyciskać jak najszybciej się da. No i patrzę, po prostu nasza łódź spadła na dół. I zaspiła się na terenie, no ale wiadomo, łodzią nie da się jechać po lądzie, więc postanowiłem, że zrespę helikopter i polecę sobie w to miejsce. Po czym postanowiłem, że zrespię sobie łódź. I zobaczymy, czy jakakolwiek łódź jest w stanie zaliczyć tą misję. Na samym początku tak gdzieś się zrespiłem na schodach, jednak gra nie reagowała. Także trochę udało mi się zrespić ją w innej pozycji, żeby po prostu była w tym miejscu, gdzie powinna się znaleźć. No ale niestety jeszcze mi się zespiło na takim poteście, więc dopiero zsunąłem i w odpowiednim momencie usiadłem do niej. Zobaczyć, czy gra zaliczy misję. Jednakże nic się nie udało zrobić, jedyne co to tylko spadłem w przepaść, więc ukończenie tej misji bez wody jest niemożliwe. Kolejna misja, popyt i podaż. W tej oto misji musimy pierw wsiąść do łodzi z Lensem. Zobaczcie w sumie na cutscence, co się wydarzy. Jak widzicie, po prostu sobie lewituję. But I know one day I'm gonna save your ass, and you're probably gonna wanna kiss me. Wacko. No i dobra, zaczyna się misja, w której musimy dotrzeć do łodzi. Jednakże, no wiecie, nie ma wody, więc zrespiliśmy się na drodze. Wiadomo, jechać do przodu nie możemy, nasza konkurencja też jakby stoi w miejscu. Więc wyszedłem sobie z łodzi i postanowiłem, że polecę po prostu w tamto miejsce, więc do tego celu poleciałem sobie helikopterem. Już doleciałem na cel, oczywiście łódź zrespiła się też na drodze, no bo nie ma wody. Podszedłem do tej łodzi i w sumie nic się nie wydarzyło. Jedyne co to tylko słychać dźwięki trzaskania się, jakby się o coś obijało. Kolejna misja, łapy na maskę. W tej oto misji bronimy statku. Musimy obronić po prostu statku przed wrogami. No, nie pomijałem kascenki, ponieważ co praktycznie ta kascenka jest tym, co chcemy zobaczyć. Oczywiście wiadomo, też nasza łódź jedzie i płynie bez wody. Tutaj oczywiście oni mają wsiąść do łodzi, ale niestety nie ma wody, więc gra po prostu się zawiesiła. No i trzeba zresetować gierkę. Następna misja jest to wyzwanie z łodzią. Polega po prostu na tym, że z Rico musimy płynąć przez checkpoint, ale że nie ma wody, no to nie możemy płynąć, więc misja jest nie do skończenia. Następna misja, bitwa morska. W tej oto misji, razem znowu z Rico, będziemy atakować
cel, żeby zdobyć narkotyki. Jednak od razu już na samej cutscence możemy zaobserwować, że po prostu spada i respimy się na moście, przez co po prostu cutscenka nie może się skończyć i możemy tylko zresetować gierkę. Następna misja, bomby zrzucone. W tej oto misji dla cioci Paulet musimy sterować samolotem. Możemy od razu już zaobserwować, że wszystkie łodzie tak naprawdę lewitują. No i respią się na drodze. Takiej oto dziwacznej pozycji, to po prostu w powietrzu. Kolejną oto misją jest odrzutowe dildo. Tutaj jedziemy naszym samolotem. Mieliśmy startować na wodzie, ale jako że się nie dało, to zrespił się na drodze i go pchałem przez ten czas, aż w końcu udało mi się nim dolecieć. Jednakże no, jak już próbowałem skończyć misję, to paliwo by mi się skończyło. Następna punkta to je, misja to jest punkt Charlie. Musimy w tej misji, to jest po prostu misja na stoczni, musimy zebrać paczki. Jednakże no nie popłyniemy łodzią, no bo nie ma wody, więc do tego celu zrespiłem nasz ukochany helikopter. I o dziwo helikopterem też da się zaliczać te paczki, da się je zebrać. Kolejna misja to jest polowanie. Mianowicie tutaj musimy zabić osobę, która jest na statku. Ale że nie ma wody, to statek, jak wiecie, już spada po prostu pod ziemię. Jednak tutaj możemy zaobserwować, że z takiej odległości po prostu cały czas jakby tam jest ten statek, ale go nie ma, no bo nie ma wody. Żeby się on zrespił, żebyśmy mogli go zabić, musimy odrobinę bliżej podjechać. W ten oto sposób statek respi się na drodze. I co ciekawe, występuje tutaj komunikat, żeby się nie zbliżać za nadto do celu, bo może mnie zauważyć. Więc chciałem to zobaczyć, że misja się anuluje. To po prostu podszedłem sobie tutaj i po prostu go wziąłem z biły. Jak widzicie, nic się nie wydarzyło. Cały czas misja jest cały czas aktywowana. Więc ja już dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie.